Cześć, dzisiaj witam Was kolejny raz obok nowego Hyundai'a Tucsona. Dzisiaj mam dla Was wariant stylistyczny N-Line, który zmienia nieco nadwozie tego samochodu, odmienia wnętrze i wprowadza kilka drobnych zmian w układzie napędowym. Nie przedłużając, ja nazywam się Michał Siędek i dzisiaj zapraszam Was na moje pierwsze wrażenia z jazdy nowym Hyundai'em Tucsonem N-Line. Tradycyjnie rozpoczniemy oczywiście od omówienia wyglądu i tutaj najwięcej czasu oczywiście z tym samochodem spędzę. To, co rzuca się w oczy po pierwsze w Hyundai Tucson N-Line, to nowa trapa chłodnicy z nieco innym wzorem, która oczywiście niesie automatycznie ze sobą minimalnie inny wzór świateł do jazdy dziennej. Światełka są w tym momencie, te 5 świateł są w tym momencie nieco cieńsze, dzięki czemu wygląda to nieco bardziej agresywnie, jeśli można w ogóle o Hyundai Tucson powiedzieć, że jego wygląd jest agresywny. Następnie mamy tutaj emblemat N-Line ukryty między światłami. Trochę dziwi mnie ten fakt. Myślałem, że to będzie po prostu w atrapie chłodnicy, a nie z boku, przez co podczas włączonych świateł do jazdy dziennej jest to nieco niewidoczne. Dalej mamy oczywiście nowy zderzak tutaj z takim wyraźnym przetłoczeniem w kolorze szarym. Mamy również nieco odmieniony wzór świateł głównych, tutaj takie czarną obwódkę mamy, a tutaj znajdziemy prawdziwy przelot powietrza jak w sportowych samochodach. Dół minimalnie przeprojektowany, również właśnie w tym kolorze szarym, wygląda to naprawdę interesująco, nadaje takie powiewu świeżości, jeśli chodzi o stylistykę Hyundai'a Tucson nowej generacji. Dalej mamy ciekawe felgi o rozmiarze 19 cali, bardzo interesujący wzór, połączenie takiego srebrnego koloru z czarnym wykończeniem. Bardzo ciekawie to wygląda. Muszę przyznać, że to jest jeden z najciekawszych wzorów felg w tym momencie w SUV-ach. Jeśli chodzi o bok pojazdu, to z tej kamery będzie to najlepiej widzieć. Mamy tutaj czarny dach. Występuje on oczywiście tylko w kolorach jasnych. Naturalnie w kolorze czarnym, w kolorze ciemnoszarym nie będzie on występował. To jest standard oczywiście w Hyundai, nie tylko w modelach N-Line, lecz również w modelach N i niektórych bazowych. Wszystkie kolory nadwozia w tym momencie macie na ekranie, które są dostępne oczywiście w Tucsonie N-Line. To, czym wyróżnia się N-Line, również to czarne lusterka, emblemat N-Line tutaj na przednim nadkolu. Mamy również tutaj ogólnie nadkola polakierowane w kolorze nadwozia, dzięki czemu samochód wygląda bardziej sportowo niż w tych standardowych plastikowych po prostu nadkolach. Wygląda naprawdę interesująco. Mamy tutaj również ładnie połączoną czerń tutaj jako wykończenie górnej listwy okien. Naprawdę stylistycznie Hyundai Tucson N-Line wygląda naprawdę interesująco i być może jest w tym momencie najbardziej interesującym SUV-em, jeśli chodzi o design. Jeśli chodzi o tył pojazdu, tutaj zmiany są w pewnym sensie dość niewielkie. Mamy nowy zderzak z atrapą dyfuzora, bardzo ciekawie ukrytymi światłami odblaskowymi, wymagającymi w homologacji. Są one wzdłużnie w zderzaku w stylu m.in. Skody Octavii RS. Światła nie zostały wymienione, wyglądają dokładnie tak samo, jednak już w bazowym modelu są one bardzo interesujące. Mamy nieco większy spoiler na dachu oraz dwie chromowane końcówki układu wydechowego. Wyglądają naprawdę bojowo, a takich końcówek jest na rynku coraz mniej. Podoba mi się przeprojektowany tutaj element zderzaka odpowiadający za kierunkowskazy. Być może pamiętacie, gdy podczas premiery tego modelu, gdy otworzyłem prezentację nowego Hyundai Tucsona, narzekałem na takie rozwiązanie kierunkowskazów zamiast gdzieś tutaj w tych bardzo ładnych lampach LED-owych. Teraz jest to nieco przeprojektowane, wygląda nieco lepiej. Zapraszam teraz do wnętrza. Cześć,
I witam Was już we wnętrzu nowego Hyundai Tucson w wersji N-Line, czyli w pakiecie stylistycznym, tak jak mówiłem Wam na początku. Jeśli chodzi o wnętrze, zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy zupełnie nowe fotele, takie kubełkowe z przeszyciami w kolorze czerwonym, z plastikowym tutaj wykończeniem, z emblematem N. Ten emblemat N pojawia się w bardzo wielu miejscach, za chwilę Wam je wszystkie pokażę. Nasz egzemplarz to wersja maksymalnego wyposażenia, czyli Platinum, posiadająca wszystkie możliwe gadżety. Warto zaznaczyć, że N-Line jest dostępny tylko w dwóch największych wersjach wyposażenia, czyli Executive i Platinum. W wersji Executive dopłata wynosi 7000 zł, a w wersji Platinum 6000 zł. Dodatkowo wersję N-Line można mieć z ograniczoną liczbą jednostek napędowych. Jest podstawowe 1.6 benzynowe 150, 1.6 benzynowe z mild hybrid 150 i 180 koni oraz warianty hybrydowe, czyli wersja hybrid po prostu 235 koni mechanicznych oraz wersja flagowa plug-in hybrid 265 koni mechanicznych. Tej jednostki jeszcze nie pokazywałem, czekam na ten egzemplarz, nadal by centrala przekazała nam do testów ten właśnie konkretny napęd. Nasz wariant napędowy to 1.6 TGDI o mocy 180 koni mechanicznych, zespolony z napędem na wszystkie koła i automatyczną 7-stopniową skrzyniobiegów. Bardzo ciekawa konfiguracja. Za chwilę również powiem Wam, jak jeździ się właśnie z tym układem napędowym, gdyż właśnie takiego Hyundai Tucson jeszcze nie widzieliście na tym kanale. Jeśli chodzi o emblematy N, to znajdziemy tutaj przy skrzyni biegów jeden emblemat. Znajdziemy również na kierownicy. Sama kierownica jest teraz właśnie ładna, czarna, skórzana, z czerwonym tutaj przeszyciem. Następny emblemat oczywiście tutaj, jak pokazywałem Wam wcześniej, na fotelu z takim plastikowym wykończeniem, również fotele mają tutaj taką ładną, czerwoną nić na tych elementach do trzymania bocznego. Również znajdziemy tutaj na podłokietniku, bocznych tutaj drzwiach, a także bardzo interesujący wzór znajdziemy tutaj na desce rozdzielczej po prawej stronie. Wygląda to bardzo interesująco, podoba mi się ten akcent. Oczywiście szare wykończenie materiałowe ciągnie się tutaj przez drzwi, ładnie scala się z deską rozdzielczą, to wszystko jest tutaj wypełnione gąbką, prezentuje się to bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o tył, to tutaj podobnie znajdziemy właśnie tutaj czerwone przeszycia na fotelach, na boczkach. Same fotele również są wykończone alkantarą, prezentuje się to bardzo fajnie. Oczywiście Isofixów nie zabrakło, mamy również podłokietnik, jest naprawdę, naprawdę ok. Oczywiście wersja Platinum, czyli mamy tutaj fotel przesuwany tutaj z przyciskiem, więc możemy wyregulować pasażerowi z tyłu ilość miejsca nogi. Naprawdę Hyundai Tucson posiada bardzo wiele dodatków, gadżetów, dzięki czemu prezentuje się i korzysta się z niego bardzo dobrze. Jeśli chodzi o same fotele, są dość wygodne, właśnie to trzymanie boczne jest w porządku, postaram się to pokazać podczas jazdy jak najlepiej, by to faktycznie sprawdzić, a we wnętrzu jest to dokładnie taki sam Hyundai Tucson jak wcześniej. Dwa miejsca na napoje, ładowarka indukcyjna, gniazdko 12V, dwa porty USB, miękki tutaj podłokietnik, wielki panel centralnie, którym tak naprawdę mam tutaj tylko taki mały wyświetlacz, jak w każdym innym Hyundai, zatopiony z przyciskami dotykowymi. Prezentuje się to bardzo fajnie, oczywiście na zdjęciach prezentuje się to nieco lepiej. Kierownica wielofunkcyjna, bardzo fajna, dobrze leży w dłoniach. Mamy tutaj również manetki od skrzyni biegów. W tym modelu niekoniecznie potrzebne, niemniej jednak jest taki sportowy akcent również w tym modelu. Wyświetlacz za kierownicą w wersji N-Line, z uwagi, że minimalny poziom wyposażenia to Executive, mamy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrobiony samochód, tak jak mówiłem wcześniej. Prezentuje się on fantastycznie i bardzo dobrze korzysta się z niego podczas codziennej jazdy. Hyundai Tucson to jeden z najbardziej interesujących SUV-ów dzisiaj na rynku, nie tylko ceną, lecz również jakością wykonania, swoim designem i tym, jak możemy go właśnie spersonalizować, czy właśnie poprzez pakiet N-Line, czy właśnie poprzez naprawdę sporą ilość wyposażenia, które możemy dostosować do własnych potrzeb, jeśli chodzi o kolorystykę, materiały i tak dalej. Jest to bardzo fajny samochód, prezentuje się bardzo dobrze i kolejny raz jeździ mi się nim po prostu świetnie podczas kolejnego testu tego samochodu. Nie przedłużając, zapraszam Was teraz na wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o układ napędowy, napęd 4x4 i tą właśnie benzynową jednostkę o mocy 180 koni mechanicznych. Nie przedłużając, sesja zdjęć i lecimy dalej.
Witam Was już zza kierownicy nowego Hyundai Tucsona w wersji N-Line. Na początek test zawieszenia, progi zwalniające. Tak samo jak w wersji zwykłej i jest ku temu jeden ważny powód. Jeśli chodzi o zawieszenie, to nie wprowadzono tutaj praktycznie żadnych zmian. Jedynie w adaptacyjnym zawieszeniu jest możliwość wyregulowania go nieco bardziej sportowo, więc jeśli wybiorę tryb sport, to ono jest nieco bardziej usztywnione, układ kierowniczy jest nieco twardszy, samochód reaguje nieco inaczej niż w przypadku wersji podstawowej, która również była całkiem w porządku, jeśli chodzi o te kwestie. Jeśli chodzi o sam napęd, to pod maską tego samochodu 180 koni, 265 Nm, teoretycznie 9 sekund do setki. Jadąc powoli, jeśli chodzi o test dynamiki, 30 na godzinę, gaz podłogę. Samochód reaguje w porządku, jednak możliwe, że wyczuliście, jest taki niewielki lag, jeśli chodzi o reagowanie. Tak samo dokładnie jak w wersji hybrydowej. Skrzynia biegów stosowana przez Hyundai nie jest skrzynią, która reaguje natychmiast. Jeśli ja potrzebuję coś zrobić, to ja mogę przestać chcieć, bo to nie do końca działa tak, jakbyśmy tego niestety oczekiwali. Jeśli chodzi o sam samochód, to jest on bardzo w porządku, nie mam do niego większych zastrzeżeń. Jest naprawdę udanym samochodem, bardzo udaną konstrukcją. Podoba mi się ten samochód i muszę przyznać, że Hyundai zrobił kolejny raz kawał dobrej roboty, tworząc to auto. Jeśli chodzi o stylistykę, dla mnie jest jak najbardziej w porządku. Podoba mi się ten dziwaczny wręcz wygląd Hyundai Tucsona nowej generacji, a wersja N-Line jeszcze bardziej go podkreśla właśnie tymi nadkolami, sportowymi akcentami, dwoma chromowanymi końcówkami układu wydechowego. Jest to naprawdę bardzo przyjazny, bardzo fajnie zaprojektowany samochód. Oczywiście brakuje tego pełnego wariantu N, choć ja jestem ciągle nadziei, że Hyundai wprowadzi taki model do swojej oferty, gdyż dziś już wkrótce zadebiutuje Hyundai Kona N. Mamy i 20N, mamy i 30, a na innych rynkach mamy również Velostera N, więc rodzina sportowych modeli bardzo fajnie się powiększa, być może wkrótce również Tucson powiększy się właśnie o pakiet N, znaczy cały model N. Do samej jednostki napędowej nie mam większych zastrzeżeń, działa w porządku, oprócz właśnie tej skrzyni biegów. Napęd 4x4 bardzo pozytywnie nas wspomaga podczas zwykłej jazdy, szczególnie na drogach nieutwardzonych, więc jest to naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Podoba mi się to, moje wrażenia z jazdy napędem 4x4 są bardzo pozytywne, nie oczekiwałem też wiele, więc być może też to jest jeden z powodów, dlaczego moje wrażenia są tak pozytywne. Niemniej jednak to jest bardzo udany naprawdę samochód. Jeśli chodzi o ceny nowego Hyundai Tucsona N-Line, to tak jak wspominałem, jest on dostępny tylko w wariancie Executive i w wersji wyposażenia Platinum, co oznacza, że jego cena bazowa to 132 900, gdy policzymy podstawową wersję napędową oraz dopłatę w wysokości 7 000 do wersji N-Line. Czy to drogo? Z jednej strony tak, to jest trochę drogo, niemniej jednak musimy pamiętać, że w wersji Executive mamy bardzo bogate wyposażenie. Hyundai oferuje naprawdę wiele za niewiele. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeśli tego jeszcze nie lubisz, polubienia tego filmu i zostawienia swojej opinii w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!